Ale problem polega na tym, że jeżeli chcemy tworzyć coś w rodzaju kultury wychowawczej, to nie możemy działać tu na zasadzie komercyjnej. Bo dużym założeniem, i to od początku budziło wielkie wątpliwości, to, że różne działania typu wychowawczego będą realizowane w oparciu o założenia komercyjne. To zupełnie nie jest prawda. Także tutaj...